Czas na podsumowanie meczu 8. kolejki Toruńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich. Jesteśmy przy boisku na ulicy Raszei przy liceum numer 3. Zaczynamy spotkanie pomiędzy Węglopolem a Bartbud/TAF-em. Ten mecz na szczycie pierwszej ligi miał dać do pokazania, czy jest ekipa, która może zagrozić Węglopolowi. Jak na razie ta drużyna bez porażki. Jednak mecz rozpoczął się dosyć ciekawie, gdyż na prowadzenie wyszli gracze TAF-u za sprawą bramki Krystiana Kraśniewskiego, który bezlitośnie wykorzystał błąd bramkarza i obrońcy. Następnie jednak szybko do wyrównania doprowadzili gracze Węglopolu, a na listę strzelców wpisał się Tomasz Zieliński. Ten sam zawodnik jeszcze przed końcem pierwszej połowy wyprowadził ekipę Węglopolu soczystym strzałem z obrotu w polu karnym i Węglopol po 25 minutach prowadził 2-1. Druga połowa meczu to już pokaz artylerii zespołu Węglopolu. Od samego początku drugiej części meczu ruszyli do ataku gracze w niebieskich strojach, a bramkę na 3-1 szybko zdobył Rafał Mucha. Nie trzeba było długo czekać, a wynik zmienił się już na 4-1 za sprawą bramki Michała Piechowskiego. Dalej do siatki trafiali zawodnicy Węglopolu. Szybko wynik zmienił się na 5-1, a znakomitym trafieniem popisał się Rafał Mucha. 6-1, taki wynik dał strzał do bramki Łukasza Waligóry. Bez szans w tej sytuacji bramkarz Bartbud/TAF-u. Z autu dokładne wybicie na głowę i Łukasz Waligóra zdobywa 7. bramkę dla Węglopolu. Chwilę później mamy zamieszanie w polu karnym, a wtedy znakomicie z 16 do siatki kieruje piłkę Paweł Kupiec i mamy już wynik 8-1. Wtedy już zaczęli troszkę lekceważyć rywala gracze Węglopolu. Bramkarz wyszedł na pole rywala i Jakub Wiśniewski miał to szczęście, aby skierować piłkę do pustej siatki bramki rywala. Jednak chwilę później było już 9-2 za sprawą wykończenia akcji Patryka Zatorskiego, a 15 sekund później kolejną już 10. bramkę dorzucili gracze Węglopolu. Analizę czasów po raz drugi pisał się Paweł Kupiec. Jednak do ostatnich sekund TAF jeszcze walczył o korzystny wynik i Jakub Wiśniewski po raz drugi w tym meczu zdobywa bramkę dla swojej drużyny, od razu również finalizujący wynik meczu na 10-3 dla drużyny Węglopolu. Zatem mecz na szczycie pierwszej ligi dla niepokonanego Węglopolu aż 10-3. Posłuchajmy, co powiedzieli zawodnicy po tym spotkaniu. Tomasz, za wami mecz. Poszło gładko, 9-3, chyba na luzie, szczególnie druga po waszym wykonaniu. Mecz na plus. Mecz na plus. Pierwsza połowa ciężka, druga spokojna. Strzeliśmy bramek, wygraliśmy do przodu. Już prawie cała runda za nami, bez porażki, oby tak dalej. I tak Mateusz, początek meczu dla was bardzo obiecujący, masa dogodnych sytuacji, strzelona bramka, ale później coś się zacięło, chyba zabrakło pary dzisiaj w nogach chłopakom, bo 9-3, no takiego wyniku chyba się nie spodziewaliście. Ciężko nam bardzo było, naprawdę mieliśmy tylko jednego zawodnika na zmianę i wydaje mi się, że wygrali właśnie warunkami fizycznymi, bo naprawdę byli od nas więksi i silniejsi. Za wami już praktycznie koniec pierwszej rundy rozgrywek. Jak ocenisz postawę swojej drużyny? Przede wszystkim liczymy na awans, tak? No teraz tak się składa, że mamy problemy kadrowe, kontuzje, wyjazdy właśnie, tak? No, celujemy w awans, zobaczymy jak to będzie.